Trwa kolejna gala biznesu Banku Spółdzielczego. Gala przedsiębiorców, którzy otrzymują statuetki prezesa Banku Spółdzielczego Józefa Mitury, statuetkę dębu, a więc drzewa solidnego wśród nagrodzonych jest gospodarstwo rolne Ryszarda Bobera z Jabłonowa Chłonowskiego. Nagrodzono 6 przedsiębiorców, między innymi zbrodnicy, Sammel, gospodarstwo rolne Ryszarda Bobera, firmę Matuszewskiego, Grudziądza, firmę Zdzisława Nowińskiego z Nowego Miasta Lubawskiego, firmę Piotra Buranowskiego z Kębrzy, firmę Zbigniewa Kargula z Elbląga i piekarnię Siódmiak z Bydgoszczy. A pan Waszkiewicz otrzyma nagrodę specjalną jako przyjaciel banku. To za drugie, proszę bardzo. Może proszę. Nagrywany jestem.